tę wspólnotę, którą tworzymy w naszej ojczyźnie, a też w imieniu wspólnoty międzynarodowej, która też dla nas przedstawiciele jej przyjechali. Witam Was w tym szczególnym miejscu, gdzie mamy naszą duchową stolicę, stolicę Polski, gdzie wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z duchowe mają miejsce przy dużym. Witam tutaj na drugiej krajowej ojczyźnie Centrum Ochotników Cierpienia na Jasną Górę. Jest to nasze 35-lecie istnienia w Polsce. 75-lecie istnienia na świecie. Ale też taka jedna okazja, to jest 25-lecie istnienia wspólnoty cichych pracowników Krzyża w Polsce. 25 lat temu przybyli do Polski i tak już zostali. Moi drodzy, przyjechaliśmy z różnych stron Polski, z różnych diecezji, ale też z różnych stron świata. Pragnę na początku powitać bardzo, bardzo serdecznie księdza Johniego Freire, moderatora generalnego cichych pracowników Krzyża, który wraz z siostrą Marią Teresą na to przylecieli z Włoch, aby wspólnie z nami przeżywać ten piękny czas. I później też wygłosił konferencję w auli ojca Kandeckiego. Witam również księdza Wojciecha Grzegorka, ciekawego pracownika Krzyża, wychowanka Bogowskiej Wspólnoty, można powiedzieć. Tam jego powołanie się zrodziło w tej Bogowskiej Wspólnocie, a więc ta wspólnota jest owocna. To trzeba przyznać, odowocowała dalej, który przybył do nas z bliska, nie z Włoch, z Jasnika. W tej chwili tam przerwa na wymianie międzynarodowej w Jerozolimie. Moi drodzy, witam serdecznie siostrę Martę Malską, przełożoną wspólnoty cichych pracowników Krzyża w Polsce, która wraz z siostrami przybyła, aby wspólnie z nimi, z nami dziękować Maryi za opiekę nad wszystkimi dziełami błogosławionego i dziękuję bardzo. Pragnę też powitać księdza Arkadiusza Zawistowskiego, krajowego biskupa chorych, który za chwilę będzie przewodniczył uroczystej Eucharystii. Też witam księdza Wojciecha Bartoszka, duszpasterza apostolstwa chorych. Jest to cicho mówi. On mówi, że nie jest dyrektorem, że jest duszpasterzem. A to dyrektor duszpasterstwa, apostolstwa chorych. Serdecznie go również witam i wygłosi do nas dzisiaj Słowo Boże. Witam księdza Stanisława Wada, odpowiedzialnego za Centrum Ochotników Cierpienia Archidiecezji Gdańskiej, księdza Mateusza Chmielskiego z diecezji berlińskiej. Witam księdza Marka Kundzicza, który pochodzi tutaj z Częstochowy, jest proboszczem w sanktuarium świętego Józefa. Ale też jest właśnie złączony taką sympatią z całym dziełem błogosławionego Ludwika Gomeleza. Witam też bardzo serdecznie księdza Grzegorza Borowika, diecezjalnego duszpasterza zdrowia w archidiecezji częstochowskiej. Także serdecznie witam. Mam nadzieję, że nikogo z księży nie pominąłem. A witam jeszcze księdza Grzegorza Królikowskiego, odpowiedzialnego też za Centrum Ochotników Cierpienia diecezji elbląskiej. Nie wszyscy znają. Skromny jestem na dwa razy. Moi drodzy, bardzo serdecznie też witam Was przede wszystkim. Wszystkich tych, którzy przybyliście z różnych diecezji. Archidiecezja Gdańska jest? Archidiecezja Wrocławska jest? Oj, coś tak, słabo coś. Śniadanie nie wiem. Prosto z drogi muszą być. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli archidiecezji warmińsko-mazurskiej. Bardzo serdecznie wszystkich, którzy właśnie z księdzem Grzegorzem przybyli z diecezji elbląskiej. O, machają. Już tak wyciszeni, że choć już się krzyczy. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli diecezji poznańskiej. Zresztą z Poznania mam. Co, machają. Witam serdecznie przedstawicieli diecezji berlińskiej, warszawskiej. Warszawska macha jest. Bydgoskiej. Nie tylko, że kogoś pominąłem. Zielonogórsko-gorzowskie. A co na końcu? No to swoje, to zawsze na końcu. Z Łowiesz, nie
wszystkich, oprócz decyzji zielonogórsko-gorzowskiej, to już nie jest na sen. Serdecznie witamy bardzo. Błogosławiony Jerzy Nowarese był wielkim czcicielem Matki Bożej. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, aby dziękować, aby prosić. Naprawdę byłoby niemożliwe, żebyśmy nie przybyli dzisiaj modlić się w tym szczególnym dniu usług Pani Jasnogórskiej. Tak bliskiej naszym sercem. Program Najświętszej Dziewicy, pisze błogosławiony Luigi, dla nas to program modlitwy, pokuty, świadectwa oraz misji dla Kościoła. Czasy, w jakich żyjemy, wymagają postaw odpowiedzialnych i zdecydowanych. Dlatego pragniemy dziś podziękować Maryi za to, że nam się obiekuje, że nas prowadzi do Jezusa. Że uczy nas, jaką drogą mamy iść, za to, że opiekuje się nami jest blisko każdego z nas. Gromadzimy się w tej pięknej bazylice dzisiaj, 17 maja. To właśnie maj jest miesiącem szczególnie poświęconym Maryi. A w historii naszej rodziny nowarezjańskiej miesiąc ten jest obfity w wiele ważnych wydarzeń. To właśnie 17 maja 1931 roku mały Luigino został cudownie uzdrowiony. 17 maja 1947 roku ksiądz Luigino Nowarese zakłada Centrum Ochotników Cierpienia. Jak wspomniałem wcześniej, to już 75 lat. Kilkadziesiąt lat później, 11 maja 2013 roku, ksiądz Luigino Nowarese został włączony w poczet świętych i błogosławiony. I został nazwany apostołem chorym. W tym roku obchodzimy 35 lat naszego istnienia. Mamy za co dziękować Bogu i Matce Bożej. Niech ten dzień będzie dla nas wszystkich dniem wdzięczności i radości, ogromnej radości, bo naprawdę mamy za co dziękować. Za to przede wszystkim, że możemy należeć do tej wielkiej rodziny nowarezjańskiej. Moi drodzy, teraz króciutko tak opowiadamy i za chwilę rozpoczniemy przy święto. O godzinie 10.15 rozpocznie się Eucharystia, przewodniczy ksiądz Arkadiusz Zarystowski, ksiądz prałata Arkadiusz Zarystowski, krajowy duszpasterz Służby Zdrowia, pomijamy godzinie z Wojciechem Bartoszem, dyrektor duszpasterstwa postarał chorych. O 13.30 będzie taka przerwa na zielony posiłek i potem o 13.30 spotkamy się w sali ojca Augustyna Kordeckiego po drugiej stronie. Po drugiej stronie naprzeciwko wejścia do kaplicy Matki Bożej. Konferencja, tam będzie miał konferencję ksiądz John, moderator generalny, dzięki pracowników Krzyża Siostra Maria Teresa Neato. O godzinie 16.00 spotykamy się w kaplicy cudownego obrazu na różańcu z zawierzeniem Matce Bożej członków Centrum Ochotników Cierpienia. I nasze spotkanie kończymy apelem jasnogórskim w kaplicy cudownego obrazu o godzinie 21.00. Życzę Wam pięknych, duchowych przeżyć, wzmocnienia naszej wiary, nadziei. Thank you.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Bolinów posługujący ręce. Górze bardzo serdecznie was wszystkich, kochani bracia i siostry, witam. Witam Wygrzymkę, Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia i Dziennych Współpracowników Krzyża. Witam księdza celebrującego tę Eucharystię, księdza Arkadiusza Zawiznackiego, który jest krajowym duszpasterzem Służby Zdrowia oraz wszystkich waszych kapłanów, kapelanów, duszpasterzy. Witam wszystkich waszych opiekunów, no a przede wszystkim was, dla których ta Wygrzymka jest. Życzę wam takiego doświadczenia żywego Boga tutaj w Eucharystii przez cały dzień dzisiejszy. Powiem jedno tylko zdanie odnośnie do tego, w jakim celu się tu spotykamy. Kiedy papież Paweł VI pojechał jednego dnia do Rzymie, do szpitala, był to szpital może dla dzieci, dziecięcy szpital, i spotykając się tam z pielęgniarkami, z personelem medycznym, powiedział, pokazując swoim papieskim palcem na te dzieci chore, i powiedział: te dzieci są przeznaczone do adoracji Chrystusa, swoistej adoracji. Może nie w najświętszym sakramencie, ale adoracji, ponieważ Bóg szczególnie jest w chorym i cierpiącym człowieku. Bóg przede wszystkim jest w was. I chcemy, wpatrując się w was, dostrzec was Chrystusa. I dziękujemy za to, że tu jesteście. Że w ogóle jesteście nie tylko tu, ale za wasze świadectwo i waszą pokorę i cierpliwość. Uwielbiamy Boga w was, chorych, i Bogu nie będą dzięki za każdego z was. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Święty, niech będą z wami wszystkimi. Bardzo Bogu dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj przybyć. Jesteśmy dziećmi Matki Bożej. Ona nas tutaj przygarnia. Dziękujemy Ojcu Paulinowi za przywitanie nas. A teraz, kochani, złóżmy na tym ołtarzu historię naszego życia i te wszystkie intencje, z którym tutaj przybyliście. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że ja coś przeszyłem myślą o i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
sumom swoim cieszyć się Twoim zdrowiem duszy i ciała i za wstawieństwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Uwoli nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki jeden. Swoje
Błogosławiona jesteś, Panna Maryjo, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Przychodzi do mnie. Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielki dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na ujrzenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić nie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia nad tymi, którzy się Go boją. Pokazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, aby wyszedł pokorny, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Założycielowi, polskiemu kapłanowi Mariusz Nowarezy, dzisiaj już błogosławionemu, wspólnota ta została powołana do istnienia. A Centrum Ochotników Cierpienia związane jest z Stowarzyszeniem Cichych Pracowników Krzyża. Członkowie stowarzyszenia, którzy przybyli znowu do Polski 25 lat temu, oddając się całkowicie Bogu, udzielają wsparcia osobom chorym, cierpiącym. Bogu nie będą dzięki za te wszystkie rocznice, które prowadzą do wdzięczności i uwielbienia Pana Boga. Przybywamy więc do domu Maryi. Dobrze się tutaj czujemy. Ona jest gospodynią. My chcemy trochę w jej domu pobyć. Wiemy, że osoby chore, niepełnosprawne, starsze wieki dla Maryi zawsze były bardzo ważne i szczególnego wsparcia. Tu na Jasnej Górze zawsze te osoby uzyskiwały. Wśród wielu tytułów Matki Najświętszej jest ten: Gwiazda Zaranna. Spora część wspólnoty, bodajże z przedstawienia pamiętam, że to ta część, która tutaj siedzi, mieszka na terenie archidiecezji gdańskiej. Ludzie związani z morzem dobrze wiedzą, jak ważna dla marynarzy jest, czy może bardziej była.
chyba w sensie technicznym, techniki. Gwiazda świecąca na niebie tuż przed wschodem słońca, bo ta gwiazda oznaczała właściwy kierunek. De facto to nie gwiazda, tylko planeta Wenus. Chrześcijanie kiedyś nadali Maryi właśnie ten tytuł Gwiazdy Zarannej, bo ona wskazuje nie tylko tam, na morzu, nam właściwy kierunek, ale również w każdej chwili naszego życia, zwłaszcza pośród ciemności, właściwą drogę. Nosimy w sercu wiele ciemności związanych z chorobą, niepełnosprawnością, wiekiem. Ciemności zabiegają nasze serca, gdy przeżywamy osamotnienie. Trudne dla wszystkich, zwłaszcza dla chorych, niepełnosprawnych, myślę, że najtrudniejszy, był czas epidemii. Jedną z trudnych dla mnie chwil było spotkanie z pacjentką w szpitalu tymczasowym w Katowicach, z dziewczyną ze Spordala. Była pogodna, ufna. Wspólnie modliliśmy się po przyjęciu przez nią Komunii Świętej. Później zobaczyłem po kilku dniach, została przyjęta na oddziale intensywnej opieki medycznej i została zaintubowana. Pytałem w sercu Pana Boga. To tak częste te pytanie, które wspólnie z Wami też stawiam Bogu. Dlaczego? Przecież była niewinna. Chcemy na wszystkie nasze ciemności spojrzeć przez pryzmat wiary. Uczy nas tego gwiazda zaranna, Maryja, nasza jutrzenka. Na to, co nas przerasta, co jest trudne, co rodzi właśnie ciemności. Możemy spojrzeć w dwojaki sposób. Mówi o tym pewna historia, bajka z Morawą. Kilka dni wspomniał o nim, dlatego przywołuję go tutaj przez Marcin Sporek na licencjalnym Dużym Symfonii w Tychlarach Śląskich. W brzuchu ciężarnej kobiety toczy się dyskusja między dwoma bliźniakami. Jeden mówi: wierzysz w życie po porodzie? Jasne! Coś tam musi być. Mnie się wydaje, że my właśnie po to tu jesteśmy, żeby przygotować się na to, co będzie potem. Mówi drugi. Głupoty. Mówi pierwszy. Żadnego życia po porodzie nie ma. Popatrz na nasze małe krzywe nóżki. Jak tu na nich biega? A kto chciał, żeby jeść ustami? Przecież żywi nas pępowina. No, ja nie wiem. Zobaczymy mamę, a ona się będzie o nas troszczyć. Mama, ty wierzysz w mamę? A kto to według ciebie w ogóle jest? No przecież jest wszędzie wokół nas. Dzięki niej żyjemy. Bez niej nie byłoby nas. Nie wierzę. Żadnej mamy jeszcze nie widziałem. Czyli jej nie ma. A jak to? Przecież jest. Jest cicho, możesz posłuchać, jak śpiewa, albo poczuć, jak nas głaszcze. Wiesz, myślę, że prawdziwe życie zaczyna się później. Jak wiemy, to ten ostatni bliźniak ma rację. Choć perspektywa obu, z której się wypowiadali, była taka sama. Ale to on jeden zawierzył, że po porodzie jest życie. Tyle bajka. Maryja uczy nas rzeczywistej wiary. Wiary uczy się od Maryi Błogosławionej Ludzi Nowarezy. Już wspomniał ksiądz Radosław przed mszą świętą. Dobrze wiecie o to, że właśnie dzisiaj przypada 91. rocznica jego cudownego uzdrowienia, które miało miejsce 17 maja. Miał wówczas 17 lat. Wcześniej ciężko chorując, prosił Maryję o cudowną interwencję. Również wielu innych
prosił o tę modlitwę. I Maria wysłuchała tego właśnie w tym szczególnym miesiącu jej poświęcony w dowód wdzięczności. Luigi został kapłanem, poświęcił się w służbie swojej. Ale to nie tylko Luigi, bo znaczy, że idziemy obok tutaj do kaplicy cudownego obrazu, spojrzymy na ścianę i zobaczymy te wota, które są świadectwem wielu cudownych uzdrowień. Prośmy Maryi, zwłaszcza tutaj, o łaskę zdrowia, o uzdrowienie. Błogosławiony Amadeusz, biskup Lozanny, głosił kiedyś kazanie, było to w XII wieku. Maria przywraca zdrowie ciała i także rany serca. W miejscach poświęconych jej czci i pamięci sprawia swoim pośrednictwem grzechy. Chromi chodzą, niewidomi odzyskują wzrok, głusi słyszą, pozbawione mowy, jest ona przywrócona i uleczone zostały różne niemoce i słabości. Przychodzą grzesznicy, biją się w piersi, wyznają swoje winy i otrzymawszy przebaczenie, powracają z radością do swoich domów. Przychodzą także przygnębieni, strapieni, smutni, pogrążeni w rozpaczy, zagubieni, obarczeni długami, nieszczęśnicy, pokryci hańbą, upodleni. Ale ona nie odrzuca żadnego nędzarza. Pełna miłosierdzia błaga za nimi swojego syna i w ten sposób odwraca od nich zło wielkie. Na tym samym poziomie, gdzie leżała właśnie ta wspomniana dziewczyna, była inna kobieta. Też wcześniej ją poznałam na oddziale wewnętrznym. W jaki sposób do nas, do kapelanów, dotarł jej mąż. I z nimi, jak prowadziliśmy później rozmowę, gdy jego żona była zaintubowana na poziomie. Mówił, proszę księdza, ja się nawróciłem. Ja tutaj, na Jasną Górę, po skończonym tygodniu pracy przyjeżdżałem i weekendy modliłem się całe dnie o zdrowie dla żony. Mówiliśmy mu, niech pan trochę odpocznie też, bo może będzie też te siły będą potrzebne po przyjściu żony do domu. Bo całe dnie tutaj się modlił, do spowiedzi poszedł tutaj w bazylice. Wiecie co? Wymodlił żonie powrót do najpierw świadomości. Kilka razy jakby wracała, cofała się, ale wróciła. I później napisał list do żony. A ja mówię, co ja mam mężowi odpowiedzieć? I ona cichutko tyle potrafiła powiedzieć po to przebudzenie. Kocha i przebacza. Wróciła na własnych nogach ze szpitala. Do kolejnych szpitali dalej nie wiem, jak niosy jej się potoczyły, ale na ten moment widziała, że mąż ponownie wymodlił zdrowie dla swojej żony. Ewangelie są świadectwem działania Chrystusa uzdrawiającego. Chorych na duszę, na ciebie. Bóg dlatego dał się zranić i nosi na swoim ciele rany, abyśmy i my, zranieni na duszy i na ciele, mogli Jemu pokazać swoje rany. Więcej, abyśmy zanurzyli w Jego ranach nasze rany. Na kilka wieków przed przyjściem Mesjasza prorok Izajasz mówił, słyszeliśmy o tym w pierwszym czytaniu, pieśń o cierpiącym słudze Jahwe. Mąż boleści oswojony z cierpieniem, zgardzony. On się obarczył nasze cierpienie. On dźwigał nasze boleści. Spadła na nich łasta zbawienna dla nas. A w Jego ranach jest nasze zdrowie. Tak, w Jego ranach jest nasze zdrowie. I jak święty Tomasz, zanurzmy nasze boleści, nasz lęk, naszą niewiarę w Jego przebitym Bogu. Każdego cierpiącego na duszy pragnie uzdrowić. I zresztą prorokował dalej. On przebity za nasze grzechy, zdruzgotane za naszą winę. Grzech jest największą ciemnością człowieka, czyniącą właściwie jego duszę niepełnosprawną.
kulejącą albo i złamaną. Rodzi największe cierpienie. Jezus zwłaszcza to cierpienie pragnie wziąć na siebie. Tę ciemność jest Zbawicielem. Ale to nie wszystko. W duchowej drodze, którą ukazuje nam dzisiaj gwiazda zaranna Maryja, jest jeszcze jeden ważny etap. Maryja prowadziła w Lourdes świętą Bernadetę, Jacyntę i Franciszka, święty, Fatimę, Łucję, do jeszcze jednej postawy. Prosiła dzieci podczas objawień, przesłanie było także ważnym elementem nauczania błogosławionego Luigi Novarese, aby ofiarowały swoje cierpienia za Kościół, za grzeszników. Tłumaczyła im, że zbawienie innych może być zagrożone. W Fatimie było to 105 lat temu, ukazała dzieciom piekło. Przeraziła je to. Dzieci dobrowolnie zgodziły się na ofiarę ze swoich cierpień, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Nie jako zadośćuczynienie za własne grzechy, bo chmieliały, bo były niewinne, ale jako zadośćuczynienie za innych grzechy. I realizowały tę drogę najpierw jako małe dzieci, a także później jako dojrzałe kobiety, siostry zakonne, Bernadetta we Francji, a Łucja w Portugalii. Ofiarowało cierpienia za innych, za Kościół. Moi drodzy, Pan Jezus nie zawsze uzdrawia ciała. To, dlaczego jednych uzdrawia, a innych nie, jest tajemnicą Bożego działania. Wiemy, że mamy prawo, Jezus mówi, żeby prosić o to. Mamy prosić o to zdrowie, także i ciało. Ale to, co jest ważne, i jestem o tym głęboko przekonany, że Jezus każdego pragnie uzdrowić na duszy, na sercu, z grzechów, z nieprzebaczenia, z lęków o siebie, o innych, z osamotnienia, aby w sercu był obecny On, Bóg, by nasze serce było zjednoczone. I patrzę na was, wiem, że wielu z was jesteście głęboko zjednoczeni z Bogiem. W niedzielę odprawiamy msze święto w ośrodku dla osób niepełnosprawnych w Śląskiej Harębie. Wspominam także obecność tam kilka lat temu, wiele lat temu, świętej pamięci księdza Janusza Malskiego, który tam był z racji obchodów Światowego Dnia Chorego w archidiecezji katowickiej. I ja cały czas się uczę od tych niepełnosprawnych wiary i przepustkienia serca, teologia, takie piękne słowa mówi, a to jest takie wszystko po prostu proste w wykonaniu osób niepełnosprawnych. Tam jest grzesznik, autystyk. Od strony, powiedzmy, ludzkiej, prawdziwy artysta, i w ogóle to mówię nie z cudzysłowie, tylko tak jest. Słuch absolutnie. Nie potrafił, znaczy był zamknięty, chodził gdzieś tam pod ścianę, do kąta. Przyszedł na msze święto, nagle zauważono, że blisko zawsze przychodzi ołtarza. Przypatruje się opiekunowi, który gra na organach, nagle ten opiekun stwierdził, że trzeba by te organy może mu dać. Bez jakiegokolwiek przygotowania, bez nut, bez niczego. Grzesiu zaczął grać na organach. W każdej tonacji, gdy na organach się obniży tonację, o pół tonu, są bardzo trudne sposoby grania. Grzesiu bez problemu, ten czarny klawisza wszystko zagra. Doskonały jest, gdy odmawiamy różaniec, to nie ma w ręku paciorków różańca, ale doskonale wiem, kiedy się kończy dziesiątka, że jest chwała Ojcu. To od strony, można powiedzieć, artystycznej, ale także od strony duchowej. Te osoby w czasie epidemii, wtedy, kiedy były zamykane kościoły, ograniczona słusznie obecność na mszy świętej z racji epidemicznych. Tam w ośrodku tętniło głęboko życie duchowe. Tam więcej osób przychodziło z pokoju, by modlić się. Tam było więcej chętnych właśnie do modlitwy. Wręcz tak,
procenty, 95% wszystkich mieszkańców były na modlitwie. Te osoby uczą mnie wiary. I też właśnie, gdy wspominam tą przywołaną wcześniej pacjentkę zespołem Dala z oddziału covidowego, rodzi się we mnie refleksja, a może ona wzięła na siebie duchowo dylematy matę, które wahają się, czy urodzić dzieci zespołem Dala. Wiem jedno, że ofiara cierpienia wielu chorych jest najmocniejszym i najcenniejszym budulcem duchowym Kościoła. Z największych ciemności Jezus, światłość świata, potrafi wyprowadzić dobro. Uczy tego nas m.in. w niedzielę kanonizowany Karol de Foucault. Niezwykła postać, o której mówi się, że za życia niewiele potrafił jakby zrobić, a po życiu jego dzieło rozrosło się niezwykle. On, jak i Luigi Novarese, przede wszystkim Matka Najświętsza, Gwiazda Zaranna, osoby chore, niepełnosprawne, ci, którzy towarzyszą chorym, służą jak Maryja w drodze do Elżbiety, rodzą w sercu naszym wdzięczność, uwielbienie Boga, rodzi się nagle. Jest to także powodem, aby w pełni zawierzyć swoje życie Bogu, może na wzór tego zawierzenia, które dokonał przed laty świętych narodów Bogu. Ojcze, zdaję się na Ciebie, zrób ze mną, co Ci się podoba. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, byleby wola Twoja spełniała się we mnie, we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, o Boże. W ręce Twoje daję Ducha Mojego, bo kocham Cię całym sercem i żywnością oddaję Ci się bez reszty, gdyż jesteś naszym Ojcem. Amen. Za chwilę Krajowa Rada Służby Zdrowia poświęci sztabę Stowarzyszenia Centrum Odwiedzenia na Wiedzie chorąży Chorążu Mazdzisław przewodniczący Krajowej Rady CWC i ze swoim mamami, a po poświęceniu chorąży przejdzie na środek i pokaże nam awers i rewers poświęconego sztandaru Maria Niepokalana z jednej strony i błogosławiony. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty swoim Synu dałeś nam przeciwny przykład miłości i przez Niego przekazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Pobłogosław ten sztandar i wszystkich ochotników cierpienia. Spraw, aby ci, których ten sztandar jednoczy, byli wspólnotą pokoju i wzrastali ku Twojej chwale. Za wstawiennictwem Maryi, uzdrowienia chorych, udziel swojej pomocy wszystkim chorym i cierpiącym oraz tym, którzy się nimi opiekują i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Boga, naszego Ojca, zanieśmy teraz przestawictwo naszej Matki Maryi, która jest opiekunką każdego z nas, opiekunką chorych i tych, którzy współpracują z chorymi, którzy mi towarzyszą. Zanieśmy teraz naszą ufną modlitwę. Radość Ewangelii napełnia serca i całe życie tych, którzy spotykają Jezusa. Módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy, papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, a zwłaszcza tu obecnych, aby pełni darów Ducha Świętego wytrwale i z radością pełnili misję głoszenia całego światu dobrej nowiny, z której wszyscy ludzie mogą czerpać radość życia i nadzieję. Ciebie prosimy, życie wiarą wzrasta, umacnia się, a słabnie w izolacji pośród wygód. Módlmy się za wszystkie wspólnoty działające w Kościele, a w sposób szczególny za ciepłych pracowników Krzyża, prosząc o liczne powołania oraz Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia, które w dniu dzisiejszym odnowi swój akt zawierzenia Maryi, naszej Jasnej Górskiej Pani Królowej, aby dzięki jej matczynej trosce i opiece nieustannie rozwijały się, wzrastając w Chrystusie. Ciebie prosimy, Jezus Chrystus jest dawcą pokoju i jedyną naszą nadzieją. Prosząc o pokój na Ukrainie i wszędzie tam, gdzie toczą się wojny, módlmy się za rządzących narodami, od których zależą losy świata, aby napełnili światłem Ducha Świętego i Bożą mądrością prowadzili świat ku pojednaniu. Ciebie prosimy. Ojcze Chrysto, naszej i Chrystie Synu i Ciebie, preghiamo per gli operatori sanitari, i familiari e i volontari che con amore si prendono cura degli ammalati e dei soffrenti. Cristo, doni loro incessantemente coraggio, entusiasmo e forza, colmando nel cuore della gioia di aiutare il prossimo. Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza. Módlmy się za pracowników służby zdrowia, opiekunów i wolontariuszy, którzy z miłością pochylają się nad chorymi i cierpiącymi, aby Chrystus nieustannie dodawał im odwagi, pomnażał zapał i siły oraz napełniał ich serca radością do zniesienia pomocy bliźnim. Ciebie prosimy. Każde cierpienie przyjęte i ofiarowane Bogu z miłością ma wartość zbawczą. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących i niepełnosprawnych, aby z powodu bólu nie utracili serca i odwagi, lecz wspierani wstawiennictwem Maryi, uzdrowicielki chorych, przeżywali swoje cierpienie w jedności z Chrystusem, wzrastając w wierze i chrześcijańskiej nadziei. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Chrystus zapewnił nas, że w domu Ojca jest mieszkań wiele. Módlmy się za tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do niebieskiej Ojczyzny, a w sposób szczególny za świętej pamięci księdza Janusza i księdza Luigino, aby po trudach ziemskiego życia mogli bez końca trwać w objęciach kochającego Ojca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ubodzy odczuwają głód, a nie tylko głód, ale nie tylko chleba i wolność. Módlmy się za nas uczestniczących w tej uczcie eucharystycznej, abyśmy napełnieni Chrystusem po brzegi przemienieni Jego miłością, umieli odkrywać piękno chrześcijańskiego powołania i z radością oraz wytrwałością realizować je w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, jesteś wielki. Wysłuchaj nas, którzy się do Ciebie uciekamy, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
przynoszą dary ofiarne jako wyraz wdzięczności za 35 lat obecności Centrum Ochotników Cierpienia w Polsce. Przynosimy w darze świecę, symbol Twojej Panie światłości. Niech Twoje światło przeniknie nasze cierpienia duchowe i fizyczne. Przynosimy w darze materiały formacyjne ukazujące życie, dzieła i nauczanie błogosławionego Nowareza. Niech będą dla nas wszystkich zaproszeniem do życia jedną duchowością. Przynosimy w darze laskę jako symbol uzdrowienia naszego błogosławionego założyciela i symbol naszej niepełnosprawności, którą Tobie, Panie, ofiarujemy. Przynosimy w darze kwiaty, symbol naszej różnorodności w charyzmacie. Niech nasze dusze, jak te kwiaty, rozkwitają dla Ciebie, Panie. Przynosimy w darze chleb, owoc pracy rąk ludzkich. Niech on przypomina o potrzebujących nam, byśmy dzielili się z nim chlebem i miłością. Warsztaty terapii zajęciowej z Nicicy przynoszą w darze swoje prace. Przynosimy w darze kostium i wino. Wraz z nimi składamy na ołtarzu nasze cierpienia. Niech ta ofiara zjednoczy nas w Jezusie jako jedną rodzinę nowalezjańską. Godna jest
Zaprawdę, godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali. Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Albowiem Najświętsza Dziewica Maryja w przeciwny sposób, uczestnicząc w tajemnicy cierpienia, jaśnieje chorym, wzywającym jej opieki jako znak zbawienia i niebieskiej nadziei. Tym zaś, którzy się w nią wpatrują, daje przykład doskonałej zgody z Twoją chorą i pełnego upodobnienia się do Chrystusa. On to z miłości dla nas obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści. Przez Niego, Twój Majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi wołając. Święty, święty, święty. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.
Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech obrozczyni wieczne dary na Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoich wybranych, przede wszystkim ze Świętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze Świętym Józefem Niepomnieńcem, ze Świętymi Apostołami Męczennikami, błogosławionym Ludzie Nowareze i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za Panem Cię. Prowadziła na cały świat pokój zbawienie, utwierdź w wierze miłości Twój Kościół wyczułujący na ziemi, a więc Twoje posługo naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud okupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwę zgromadzonej wiernej, że z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim o dobrym Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci, oraz wszystkich, którzy w Twoim łasce leżą z tego świata. Chwały, że razem z nimi będziemy się na wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego leży świat wszelkimi drogami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie,
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Thank you.
Zarabiam i za nią iść, a przez to podążać i
pociągaj za sobą innym. Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję wszystkim tutaj zaproszonym gościom, oczywiście księdzu Żeniemu, księdzu Wojciechowi, którzy przybyli z nami, pani Teresie, siostrze pani Teresie z Łomu, że bardzo dziękuję, że włączyliście się tutaj właśnie z nami i świętujecie z nami. Bardzo serdecznie dziękuję. To są takie nasze skromne pamiątki, księże, powiecie, księżanku, dla was. Takie skromne pamiątki, takie wyraz naszej wdzięczności, wyrazy naszej jedności z wami. Naprawdę obaj to panie robią dla wam dobrej roboty dla Pana Boga. Także módlę ci się z nami, żeby nie przestać. Radek wszystkim dziękował, a my jemu podziękujemy. O 13.30 w sali ojca Korwickiego i nasz przełożony generalny wygłosił pierwszą konferencję księdza Czorną i potem będzie jeszcze siostra Maria Teresa. Także 13.30 w sali ojca Korwickiego, godzina 16.00 kapitan Zdrowego Obrazu, 21.00 apel jasny. Także tutaj też bardzo serdecznie zapraszam, żeby się nigdzie nie spóźniali. Życzymy jeszcze raz wam takich pięknych duchowych przeżyć, wzmocnienia naszego charyzmatu, w którym żyjemy na co dzień. Zapraszam do tego, abyśmy teraz już wiedzieli Boże błogosławieństwo.
bardziej dziękujemy za tę piękną pieśń polską, polską i właśnie wokół ludzi cierpiących. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wolontariuszy i służbę zdrowia. Służbę zdrowia. Oni za 4 dni tu mają swoją ogólnopolską pielgrzymkę, także wyprzedzacie to. Kochani, i jeszcze jedno zdanie, mianowicie ja pozwoliłem sobie zaprosić, że jeszcze archidiecezję Częstochowską jest przedstawiciel nowo mianowany diecezjalny pasterz służby zdrowia, ksiądz Grzegorz Mokasz. Thank you.
pakiet jest krótszy. Moment. 5 minut dla fotoreporterów. Poczekamy. Tak, o, w ten sposób. Tu głowę trochę. O. Tak, żeby głowę było widać. O. Panie Zdzisławie. Ja już zakończę. Zakończyć? Panie Zdzisławie, zakończyć już, czy jeszcze? Trzeba było na chwilę zacząć, tak.